Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 1:59. Wstałem niedawno i wyruszam na wykopki. Dzisiaj jadę do Matcza na kolejne pole. Zobaczymy, co dzisiaj uda się wykopać. Dobra, ruszam w trasę. Dojechałem na miejsce, jest godzina 3:59. Na dworze jeszcze ciemno, ale zaczyna się rozjaśniać powoli. Jest kwestia 20 minut i będzie świtać. Dobra, ja się przebieram i zaczynam poszukiwania dzisiejsze. Jak widzicie, już jasno się zrobiło. W międzyczasie kilka śmieci było, a teraz kawałeczek useczki trafiłem. A tymczasem trafiłem taką malutką klamerkę i trafiłem coś okrągłego. Ciekawy jestem, co to jest. O, jakiś mały kalesoniak. Niestety. Myślałem, że jakaś mała moneta, ale taki guzik. Po zrobieniu dwóch długości zrobiłem sobie przerwę na śniadanie i łyk wody. Słoneczko już ładnie nad horyzontem. Wieżę w Matczu widać. Telefoniczną. Trafiłem teraz guziczek. Ciekawe, co to jest. Coś widać na tym guziku. Jakąś chyba liczbę. Ale 20. To chyba dwójka jest. A niestety uszka. Nie ma ten guzik. Urwane. Kurczę, pech. Straszny. Bo takiego guzika to ja nie mam. Z 20. Na bank nie mam takiego. Szkoda. Ale jak się znalazł jeden z 20, to może jeszcze się znajdzie gdzieś w tej okolicy. Dobra, szukam dalej. Mam ciekawy sygnał. Ciekawe, co to będzie. I mam kolejny guzik, jak widzicie,
Zaraz zobaczymy, co to za guzior. Ten też nie ma uszka. Kurczę, co za dzień. Patrzcie. Dosyć spory guzik. Ale niestety nie ma żadnych oznaczeń. A jakiś pechowy dzień dzisiaj. Wytuptałem w końcu pierwszą monetę dzisiaj. Ciekawe, co to jest. Tak mi się wydaje, że to jedna kopiejka. Zaraz troszeczkę wyczyścimy to. Tak, jedna kopiejka, ale rocznika to wam nie powiem. I teraz trafiłem kuleczkę ze szrapnela i znów kawałek łuseczki trafiłem. Kolega Emil pewnie śpi, bo jestem z 50 metrów, może 70 od jego stodoły. On śpi, a ja tu mam fajny sygnał. Pozdrawiam kolegę, który mi na łąkę, pamiętam, kotleta przywiózł fajnego. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Co to jest? Chyba to była spinka od mankietu. Tak mi się wydaje. A na srebro to raczej nie wygląda. Raczej jakieś amelinium. Jest i druga kuleczka ze szrapnela. A tymczasem coś takiego znalazłem. Nie mam pojęcia, co to może być. Jakaś taka rureczka. Coś od czegoś. Może wy kojarzycie. I mam jakąś monetkę. Ciekawe, co to. Rocznik. O, za słabe oczy mam, żeby zobaczyć, ale 2 grosze współczesne. To było wcześniej kulką ze szrapnela, ale jak widać, trafiła w coś i się troszeczkę powyginała. I mam kolejny pocisk od broni czarnoprochowej. I mam kolejny guziczek. Czuję pod palcem, że uszko jest. No i dobrze. W końcu jakiś cały guzik. No delikatnie wygięty, ale najważniejsze, że jest. Co za guzik? Może prusak jakiś? Tak mi się wydaje. Ciekawe, czy tą koronę będzie widać. Coś widać na nim. O! Jest jakaś cyferka i numer 7, a więc zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest ten guzik z numerem 7 póki co. Najlepszy fant dzisiejszego wypadu o poranku w marcu. Dobra, szukam dalej. Mam kolejną monetę. Taka ładna, zieloniutka.
Ciekawe, co to jest. No coś... Coś pisze z tyłu na tej monetce. Nawet datę chyba odczytam. 1888 rok. Ale co to za moneta? Magiar. Dobrze widzę. Tak mi się wydaje, że tam z tyłu Magiar pisze. Magiar. Czyli co? Jakaś węgierska? Tak, Magiar. Magiar Kirali Walt Pens. Weltopens. O, coś takiego. Takiej monety jeszcze nie widziałem. 1888, tak mi się wydaje. Po takim wstępnym ściągnięciu ziemi z tej monetki. A dalej nie będę szurował. Umyję w domu wodą z mydłem. I będę wiedział. Dobra, fajna moneta. A teraz trafiłem taki duży kawałek ołowiu. Znalazłem coś ciekawego. Ale co to mogło być? Widzicie, strasznie sucho jest na polu. Ciekawe. Jakby jakaś taka wygięta zatyczka, może od fajki. Materiał mosiądz. A teraz wyszedł taki trybik, jakiś malutki, może od zegarka jakiegoś. I teraz trafiłem medalik z jakimś świętym. Tutaj jakiś krzyż widać. A tutaj postać. Postać chyba Chrystusa. Materiał aluminium. Ale jest, taki medalik. I mam kolejną monetę. Jakaś taka malutka. Ciekawy jestem, co to będzie. O, coś fajnego. Jeden grosz z drugiej RP. Takie monety lubię bardzo. Za boratynkami nie przypada. Bo dużo ich tutaj wychodzi, ale w stanach takich agonalnych zazwyczaj. No rocznik, rocznika wam chyba nie powiem. Nie, tak mi się wydaje, że 39 rok. Jeden grosik. Znalazł grosik. Pół długości pola mi zostało. Może jeszcze coś wytuptam. Powiem wam, że ciepło jest strasznie już na polu. Zaraz będzie 6 godzina skończona moich wykopków, więc wystarczy na dzisiaj. Bo przy takiej temperaturze to przekręcić się można. A tutaj obok plantacja borówki jest. No, jak widzicie,
akurat zbiór jest. Kiedyś jak mieszkałem tutaj w Matczu, to ten, to sobie dorabiałem przez kilka miesięcy na tej borówce. I znów wyszło kawałeczek łuseczki. I taki oto przedmiot znalazłem. Wydaje mi się, że to był jakiś guzik. Ciekawy kształt. Może nie guzik. To są śmieci z tego wypadu. Jak widzicie, sporo tego. Ale jak zwykle troszeczkę fantów też udało się nazbierać. Zapraszam na podsumowanie. No hej, jestem już w domu. To są efekty mojego wypadu. Jak widzieliście, śmieci też wyszło troszeczkę. I zaczynamy podsumowanko. Zaczynamy od lewej strony, czyli od trybiku, od zapewne jakiegoś zegarka, kawałek ołowiu, trzy kulki od szrapnela, jeden pocisk od broni czarnoprochowej, jakieś destrukty łuseczek. To nadal nie wiem, co to jest. Na pewno to nie jest ustnik od trąbki, bo kiedyś znalazłem taki. Jedziemy dalej. Prawdopodobnie zatyczka od fajki. Tutaj możliwe, że to był zawiasik i tak by to pasowało do fajeczki, a może od czegoś innego. Ale coś do zamykania jakiegoś przedmiotu, bo ten zawias ewidentnie na to wskazuje. Dobra, lecimy dalej. Taka malutka klamerka, spinka od mankietów, ale z amelinium. Guziczki. Od najsłabszego, kalesoniak, taki jakiś guzik, nie jestem pewny, czy cywilny, czy... No jest jakiś grawer na nim, coś, widać jakieś sygnaturki wytwórcy, ale niestety nie jestem w stanie odczytać. To nie wiem, co to jest. Może wy wiecie. Taki ciekawy kształt. Guziczek z numerem 20. Rosja carska, pruski guzik z siódemeczką, medalik taki, proszę bardzo, i monetki, 2 grosze współczesne, 2 kopiejki, rocznik niewidoczny, 2 filery, rocznik 1898. Udało mi się rozszyfrować, co to za monetka. Nie mam takiej, ale już będzie pierwsza. I chyba najfajniejsza moneta, którą znalazł grosik, czyli 1 grosik z roku 39 nieszczęsnego. I taki to był wypad. Trochę tych fancików jest. Nie są za super, ale guziczki, ten. I te 2 monetki. Te 4 rzeczy cieszą mnie bardzo, medalik mniej, a reszta to takie mało ciekawe rzeczy. Dobra, pozdrawiam wszystkich, mówił Grosik do was. Cześć!